Dzień dobry. Witamy się dzisiaj z Wami z miejscowości Wisła. Dokładnie Wisła Jawornik. W ten chłodny czerwcowy poranek. Co prawda nie jest taki poranek, bo już jest godzina grubo po 9, ale wstaliśmy o 7, odsypialiśmy wczorajszy dzień. Cały deszczowy. A zebrać to całe stad nasze zajmuje troszkę czasu. Dzisiaj wybieramy się w góry. Nie są to bardzo wysokie góry, ale przyjemne spacerowe miejsce, tak? Tak, parking, słuchajcie, na którym teraz stoimy, jest w Wiśle Jaworniku na ulicy Cieślarów. To jest ta ulica, ona jest, słuchajcie, dosyć długa i mijaliśmy jeszcze jeden taki parking. One teoretycznie są płatne, natomiast płatne są chyba tylko w sezonie zimowym. Jeden większy, kawałek niżej jeszcze jest też taki większy parking. My teraz się kierujemy do góry. W ogóle będziemy wchodzić dzisiaj sobie na Soszów. I tutaj jeszcze tam do góry, tam za mną, jest też kolejka linowa. I stacja, pod stacją tej kolejki linowej też jest parking. Plus jeszcze dodatkowo jest kilka mniejszych parkingów na tej drodze. Ale po pierwsze, ta droga, jak widzicie, ona się już robi tam troszeczkę wąska, więc już nie chcieliśmy ryzykować, żeby tam wjeżdżać. A po drugie, zatrzymując się tutaj na tym parkingu, na którym my też jesteśmy, za chwilkę jakieś pół kilometra dalej będziemy mieć tamę na Jaworniku. I przy tej tamie ponoć jest piękny wodospad. I jeżeli wjedziecie sobie wyżej, no to jakby nie będziecie mieli szansy go zobaczyć. Tak, jest wodospad. Idziemy więc na Soszów. Soszów Wielki. Słuchajcie, ta szeroka asfaltowa droga wyłożona taką kostką. Ona się pnie dość ostro w górę. Ale trasa, którą idziemy, ona nie jest zbyt długa. I też jest właśnie polecana dla dzieci. Chłopcy są pierwszy raz w górach. Jeszcze nigdy nie byli. Pierwszy raz wychodzimy na jakąś górę. Więc wybrałam akurat ten szczyt z tego względu, że tutaj właśnie taka dosyć przyjemna droga prowadzi na niego. A po drugie, naszym miejscem docelowym jest też schronisko na Soszowie, które, moi drodzy, słynie z pysznego jedzenia, zwłaszcza z jednego specjału, czyli parowańców z sosem jagodowym. Mam nadzieję, że dzisiaj nam się uda tego przysmaku spróbować. Stachu się już rozmarzył. O, jaki tam jest piękny widok. Wow. No, próbuję troszkę tego pokazać, ale... Już widać całe góry. A my się tutaj wpniemy w górę. Po drodze mam mały wodospad. Ale zagrodzony płotem, więc podejść nie można bliżej. No, ale ja widziałam zdjęcia tego miejsca z jesieni. To wyglądało fenomenalnie. Tutaj te drzewa wszystkie były już, wiecie, takie brązowo-żółte. Super. Ale tutaj się niestety nie da podejść, bo jest brama. Zbliżamy się teraz do kolejki linowej, która prowadzi na Soszów. Ale my tą kolejką nie będziemy jechać. Nawet nie wiem, czy ona teraz działa. Kawałeczek dalej jest już, odbija szlak niebieski do schroniska i tamtędy właśnie będziemy wędrować sobie dzisiaj. Tutaj też jest parking. Jest parking. To już chyba ostatni jest. Tak, i tutaj właśnie albo na tym parkingu, albo tutaj właśnie chciałem zaparkować kamperem, ale wjazd jest bardzo stromy, czego na mapach Google nie widziałem. No i jest dosyć duży spadek, więc dobrze, że tam zaparkowaliśmy niżej, bo tam delikatne podkłady i stoimy w poziomie. Tak, no te parkingi właśnie tam, jak jeszcze ta ulica jest szeroka, no ten, na którym stoimy, to chyba jest najlepszy wybór. Tak, tak, bo jest 500 metrów do kolejki. O, Ola chce coś powiedzieć. A jest pasko. Powiem wam coś, jakbyśmy tu zaparkowali, to byśmy musieli mieć takie podkłady, krzywe, takie na tym krzywe do dołu, że i koła by wjechały na nie i wtedy kamper by stał równo. No. Ale by też musiały być grube, jak tam byś chciał na przykład zaparkować. Bardzo grube, nie? No.
Słuchajcie, idziemy za niebieskim szlakiem. Tutaj mamy oznaczenie, a jakby ktoś przeoczył, to jeszcze tutaj jest. Kierunkowskaz. Schronisko na Suchowie. Na razie jedynym minusem dla mnie tego podejścia, przynajmniej początku, jest to, że te są strome górki, a są też jeszcze umieszczone jakieś apartamentowce i tak dalej, pokoje na wynajem. I jak ktoś jeżdża samochodem, to jednak musi się troszkę rozpędzić, żeby tak, po te górki jechać. Nie wolno. Więc musimy uciekać jak myszy. Uciekać na boki i pilnować dzieci, żeby tam gdzieś nie wpadły, a myślę, że już teraz za niedługo, jak skończyć te domki, to zacznie się taki trochę spokój, przynajmniej bez aut. Będzie można spokojnie sobie rozkoszować się pięknem tych oto gór. Bez kidów. I tym oto sposobem, przez tak piękny bukowy las, drogą betonową wychodzimy i powoli nam się wyłania schronisko. Aha, już widać schronisko. Więc prawie jesteśmy już u mety. No, u mety, jakie u mety, bo teraz musimy się zastanowić, czy najpierw uderzamy na szczyt, a potem schodząc o schronisko zahaczamy? No. Idziemy chyba na szczyt, tak, jeszcze, nie? Tak, pójdziemy na szczyt i później na powrót zahaczymy o schronisko, wiemy jakąś kawkę, zjemy coś. I wrócimy. Sobie. Ciasteczko. Albo inne, albo inne specjały, nie? No. I mamy schronisko Soszów. A my idziemy dalej na szczyt jeszcze. Z tego parkingu, na którym my stoimy, do schroniska się idzie nieco ponad 2 km. Ono jest na wysokości 792 metrów nad poziomem morza około. Nie, no jedzie auto, no. No właśnie, to jest to, że po tej drodze też jeździ sporo aut. I tak, teraz idziemy na szczyt. Mamy tam jeszcze, zobaczcie, 15 minut. Soszów Wielki, 15 minut. O, a stąd się na Stożek też dobrać. Chodźcie. Dotarliśmy. Dotarliśmy. Soszów Wielki, 886. No. A niby niedużo, a jednak. Jesteśmy na szczycie. Jesteśmy na szczycie i słuchajcie, są widoczki. Ja nie wiem, gdzie ja czytałam, że nie ma widoczków, a widoczki są naprawdę zacne, piękne. Tak. I pieruńsko wieje. Nie, aż tak pieruńsko. Nie no, ale będziesz miało. Po takim, może nie. Tak, jeszcze ty się tutaj odzywasz tam. No i tak, słuchajcie, wyszliśmy na szczyt. Podsumowując nasze krótkie wyjście, szliśmy tutaj ile? Z godzinkę? Może nie. Droga dla dzieci, no owszem, przyjemna, no bo, znaczy przyjemna, no są te betonowe płyty praktycznie przez całą drogę do schroniska. Dopiero od schroniska tutaj to podejście 15-minutowe jest, no tak, jak powinno być, taką kamienistą drogą. Natomiast są te płyty betonowe, no... no minus jednak, jak powinien wspomnieć wcześniej, jest to, że jest tutaj sporo aut. Tak. Cześć, podejrzewam pod samą, bo tutaj, przy samym szczycie, jak widzicie, tutaj jest jakaś karczma, leśniczówka czy coś takiego. Lepiażówka. Tam jakieś noclegi są i no teraz oblegamy przez Czechów. Dużo aut jeździ. Szliśmy tutaj godzinkę, a przyjechało koło nas może 30 aut. No. Kłady, rowery. No i to takie jest troszkę mniej przyjemne, że idzie się w góry i trzeba patrzeć w tył, czy auto nie jedzie, nie? No, więc to jest taki mały minus, ale... Ogólnie dla dzieci fajna trasa, bo jest krótka, jest przyjemna, no i raczej wygodna, no bo się nie poślizgną raczej na tych betonach. Tak. Nasze chłopaki weszli o własnych nogach, nie trzeba ich było nosić. Lat 6, 3 i no... No Stachu sam nie wszedł, nie wszedł, wszedł, pomogę mu trochę. Tak. Także teraz słuchajcie, schodzimy do schroniska, zobaczymy, czy są nasze smakołyczki. Tak. Jak wiadomo, jedzonko jest najważniejsze. Tak, więc chodźcie, idziemy jeść. Idziemy jeść. Pikczoło. Pikczoło. Czoło pyknięte. Idziemy. O, to wolne, no jasne, że... Co? O, to co jest?
Doczekaliśmy się. I tam mamy kasza z tofu. Makaron z pesto pokrzywowym, tak? Tak. I tam puchy z jagodami. Będzie jedzone. A, i za całość zapłaciliśmy 85 zł. Ja mam ten talerz. Iguś, dobre było? Tak? Wszystko spaszowane. A ja łamam atalaja. Opuszczamy już naszą miejscóweczkę. Teraz jedziemy, słuchajcie, na Bielsko. I tam będziemy szukać jakiegoś też noclegu, co? Tak, no to mamy szpaczoną miejscówkę pod Szydzielnią. Ale jedziemy teraz bliżej rynku. Chcemy sobie popołudnie spędzić w Bielsku. Tak, po łazie. Mieliśmy plany iść do muzeum tych kreskówek czegoś, tak? Ale niestety jest nieczynne. Remontują się. Wróciliśmy właśnie z małej przechadzki po mieście i teraz, słuchajcie, jest godzina 17. Będziemy sobie szukać jakiegoś noclegu, ale pojawił się u nas problem wody. Jak zwykle jej braku, a chcielibyśmy sobie dzisiaj pomyć głowy, no bo jednak po tych górach mamy trochę spocone. I słuchajcie, Łukasz wynalazł taki hotel tutaj niedaleko. Teraz ten hotel się nazywa Szyndzielnia, kiedyś to był hotel Dębowiec, to jest właśnie niedaleko Szyndzielni. Chłopaki tutaj się bawią termometrem. Przy tym hotelu są też parcele zrobione dla kamperów i można tam normalnie spać, kosztuje 40 zł doba. Oprócz tego za 20 zł możecie wykonać pełen serwis. Można też przyjechać na sam serwis, dzwoniliśmy tam przed chwilą, serwis kosztuje 20 zł i my sobie chyba tam właśnie pojedziemy. I zobaczymy, czy wrócimy tam jeszcze na nocleg, czy znajdziemy gdzieś coś na dziko. Także teraz się powoli zbieramy. 10 zł za dzień. Płatność przy wyjeździe. Jezu. Aha, przy wyjeździe, żebyśmy stąd wyjechali, tylko bo to wygląda tak, o kurde. Promocja. Otworzyło się, to chyba nie jest źle. Zmieścimy się ale tu? Ale jakiś bilet w ogóle? Nie, nie, to ma po prostu. Jakieś auto tu stoi. Okej, tutaj się ustawmy przy samym murku. Czy po prostu będę stąd wyjeżdżał, to zapłacę dyszkę i otrzymuję się szlaban. Tak. Mamy dyszkę gotówki? Nie wiem, może i mamy. Może i mamy, a może nie mamy. Okej. Patrzcie, tu mamy solaka i zobacz. Jest tak no krzywo, nie? I jak tego nie widać, mamy test resoraka, co? Żeby sprawdzić, jak krzywo stoimy. Więc on zjeżdża i się tak napędza. Tatko wyjmujemy na jazdy. Na jazdy! Patrzcie, taki będziemy mieć widoczek rano. Powiem wam coś. No. Ale gdy będziemy, gdy wjedziemy na podkłady, wtedy esolat będzie stał równo i nie zjedzie. Tak będzie, myślisz? Tak. No okej, spróbujemy. Teraz jeżdża. Teraz jeżdża. Później nie zjedzie. Stanęliśmy sobie tak, żeby mieć a widoczek z rana. Powiem wam coś. O, no co jeszcze chcesz powiedzieć? Za 2 dni jedziemy do prababci, do pradziadka, bo jeszcze wyśpimy się za 2 dni. Poczekaj, jesteśmy teraz już na naszych deseczkach przodem i a teraz powiem dawaj wam coś. Teraz zobaczymy, czy esolak nam zjeżdża. Gdzie ty masz tego resoraka? Ja zawsze go chowam, bo wtedy słychać jak on zjeżdża z górki jak hamulec. No pokaż. Jeszcze nie zjeżdża, a pewnie już to wolniej. No, jeszcze jedzie. Jeszcze troszkę, ale już dużo wolniej.
Musi tak być. Minimalny spadek musi być. Dobra. To taki parking. Podejrzewam, że to jest taki sezonowo-zimowy. Tak, pewnie zimowy zablegany, bo tu no. Teraz na chwileczkę wyjdziemy w prawo i tam na rondzie prosto i już wyjdziemy na kolejkę. Na tak, i tam jest już szczędzielnia. Dzień dobry. Witamy się z Wami dzisiaj z Bielska. Wczoraj byliśmy w Wiśle na szczycie Staszów Wielki. Dzisiaj są takie plany, aby udać się na Skrzyczne. Skrzyczne, później Klimczok. Pogoda nam się dopisuje. Jest rewelacyjnie. Śniadanko się robi, chłopaki już jedzą. Proszę, dzisiaj na śniadanko placuszki z nektarynką. I tutaj co? Jest jedzonko. Zaplanowaliśmy dzisiaj fajny dzień. Mam nadzieję, że wszystko tak się ułoży, jak właśnie zaplanowaliśmy. Chcemy sobie wyjechać kolejką linową na szczyt Szyndzielni. Znaczy na szczyt, no ona nie idzie na szczyt, tam do schroniska. Później właśnie 15 minut trzeba podejść na szczyt. I ze szczytu Szyndzielni granią, słuchajcie, pół godzinki dochodzimy do Klimczoka. I potem sobie wrócimy z powrotem i nie wiem, albo zejdziemy z Szyndzielni na nogach, albo znowu zjedziemy kolejką. Tego jeszcze nie ustaliliśmy, ale i tak myślę, że jak wszystko wyjdzie tak, jak chcemy, to będzie fajny dzień, co? Na pewno fajna atrakcja dla chłopaków przejechać taką kolejką linową, bo już się wyputują, jak widzieli tam wcześniej, to a co to jest, ta mama, też bym chciał, no to będzie okazja dzisiaj. Zapraszamy, chłopaki skorzystają, a my też, no. No to jest właśnie fajna trasa dla dzieci, bo ten szczyt, no wiecie, jak się idzie granią, to tam raczej nie ma za dużych podejść. Są piękne widoczki ponoć. Sprawdzamy. A tutaj jest przystanek Szyndzielnia. I tutaj dojeżdża autobus, który ma też przystanek zaraz pod parkingiem, na którym stoimy. Numer 8 autobus. Tak, autobus numer 8. Można sobie w niego wsiąść i słuchajcie, dojedziecie tutaj tym autobusem. A stąd, z tego co wiem, to jeszcze jakieś 200 metrów jesteśmy na kolejce. Czyli jak komuś się nie chce iść, tak jak my idziemy pod kolej, to można sobie autobusem podjechać. One jeżdżą dosyć często, z tego co zaobserwowaliśmy, więc jest taka opcja. Tu jesteśmy. Później wsiądziemy w kolejkę, dojedziemy sobie tutaj. Później do Szyndzieli i granią na Klimczok i z powrotem. Tyk. A parking nasz jest tu. Tu jest na pewno? Tak, bo tu masz to rondo. Mhm. Tu masz ten hotel chyba. Tak, hotel. No, a my przy hotelu śpimy. Rozkład jazdy kolei. Zobaczcie, w poniedziałki od 10 do 19.30. Lecie akurat w poniedziałek jest 9.30. Korzystając z okazji, pokażę Wam cennik. Dwukierunkowy na kartce rodziny 31 zł. Mhm. Chłopaki do 4 roku życia nie płacą. Myślałem, że jakieś zerówki trzeba będzie drukować, ale nie, tak więc po prostu. No to lecimy. Idziemy. To wsiadamy? Fajnie, super, co? Zobaczcie, drzwi się zamknęły. Zamykają się drzwi. Jedziemy. Pyk. Zaraz skoczymy na linę i wystartujemy. Zobaczcie, jak szybko będzie. Ciu! Ale super. O, buja. Stoimy. I lecimy. Ciu! Zobaczcie tam! Ola, odwróć się, zobacz! O, ale teraz jest widok. Ja! Aż wstanę. Aż wstanie. Przepięknie. Lub zdjęcie, mama. Przepięknie, zobaczcie, wszystko widać. Po wyjściu z kolejki linowej czeka nas jeszcze wieża widokowa. Ona jest dodatkowo płatna 8 zł. My nie wykupiliśmy, bo chłopaki jak się nie chcieli, więc odpuścić na temat.
ale pewnie widoczki są zacne. My idziemy teraz chyba w tym kierunku, w kierunku właśnie szczytu na Szyndzielni. A kuku. Zapraszam na przejażdżkę wagoniku na 60. Tak, fajny, klimatyczny. Chodźcie tam, fajnie. Fajny, nie? Pomysł, że dali te wagoniki tutaj. Tam jest troszkę inny, zobaczcie. O, ten jest fajny. To jest pierwszy? Nie, nie, tamten był pierwszy, a ten jest... O, jakie ma siedzisko. Papa! 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 Nie ma klamki! No, chodź. Chodź, ja ci zamknę. Idź. A tu nie. Tak, oczywiście. Tak wygląda cała stacja kolejki. Tam z tyłu jest ta wieża widokowa. A my teraz lecimy zielonym szlakiem. 10 minut w kierunku schroniska na Szyndzielni. No, ty tak zachowuj siły, wiesz? Poczeka nas dzisiaj dłuższa przechadzka. Dzisiaj już idziemy takim szlakiem jak należy. Same kamcory, żadnych betonów. Elegancka górska trasa. Wyszliśmy na chwilę do schroniska zobaczyć sobie, co mają dobrego do jedzonka. Idziemy teraz dalej czerwonym szlakiem. Co? Żółtym, a czerwony był na przełęcz pod Klimczokiem. A my idziemy żółtym? Tak, na Klimczok. Na Klimczok. No to dobra, no to idziemy żółtym. I zobaczymy. Chyba nie będziemy tam schodzić, nie? Do schroniska, tylko tu wrócimy. Zobaczymy. Zobaczymy. Wszystko zobaczymy, u nas jest. Na razie idziemy. Chodźcie, chłopaki. Fajnie, bo dzisiaj jest znowu gorąco. Tutaj będziemy teraz szli trochę lasem. Ach, przyjemnie. Dawno nie byliśmy w górach. Ostatni raz chyba przed dziećmi, nie? No i wczoraj. No ja mówię ogólnie, nie wczoraj. Przed dziećmi. No Olaf przecież chodził po górach. A gdzie tam Olaf chodzi? Chodził nie po górach, ale, tylko byliśmy z Zakopanem. Ale ma swoją książeczkę i ma tam was 5 piesiątek, więc na pewno zimą. Ale nie, byliśmy z nim tylko w Zakopcu. Nie. I to chodziliśmy tymi dolinkami. Nie wychodził na żadną górę, nie? Nie przypominam tak? sobie, tak. A może Dolina Chochołowska, tak, i tak, tak, tak. No dokładnie. Może być. Na żadną górkę nie wychodził. To są jego pierwsze góry. No i jak im się spodoba, to będziemy chodzić, bo myśmy schodzili całkiem sporo. Beskidów, co jeszcze? I no, tam bardziej Karkonosze, Sudety, bardziej tam Dolny Śląsk, te rejony. No jak na razie są zadowoleni. Zobaczymy jak dzisiaj, no bo tutaj ta trasa może być trochę bardziej wymagająca dla nich. Ja będę stąd. Muszę tam coś omówić. Zobaczcie, dotarliśmy teraz na szczyt Szyndzielni. I teraz będziemy szli tym czerwonym szlakiem. Fajnie, że teraz zrobię, nie? Ładnie. No, tata, powiedz czemu. Powiedz czemu. Nogi bolą mnie. No. Nie, no tak ten, czuję taki, ale dlatego, że... Ja wolę iść cały czas, chcę maszerować, a nie tak iść, 10 kroków stanąć, poglądać. Wolę maszerować, iść i ten. A z dziećmi to trzeba tak z nóżki na nóżkę. No chłopaki, tak z nóżki na nóżkę, co chwilę jabłuszko, a to piciu, a to placuszka. I tak idziemy. Ja nie wiem, właśnie się zastanawialiśmy, kto wytycza te szlaki turystyczne i ten czas podaje, nie? Przejścia. No. Miał być 45 minut, no będzie pewnie godzina 45. No, tak myślę. Ale zobaczcie, jak to jest ładnie. Słuchajcie, ta trasa jest w miarę mało wymagająca dla dzieci, bo idzie praktycznie po płaskim, jest tylko trochę przewyższenia. Trzeba się raz trochę wspinać, potem się schodzi. To jest tak zwana trasa dla Bobasa, polecana właśnie też dla małych dzieci. A nasz Bobas, proszę bardzo. Poległ. Nasz Bobas poległ. A drugi Bobas co robi? Bym to wrócił, tak? I to by leciało. I wtedy by leciało i bym patrzał.
patrzał cały czas na to, jak wysoko jesteś. Inżynier. Inżynier Olaf obmyśla plany. Nowe teorie, tak, plany, nowe teorie. Ciągle coś się musi dziać. Fajnie tu jest, przyjemnie. Trochę idziemy lasem, trochę idziemy słońcem. Co chwilkę zza drzew wyłaniają się ładne widoczki. Przyjemna trasa. Przyjemniejsza na pewno od tej wczorajszej, gdzie no nie do końca jesteśmy z niej zadowoleni. Jezior, kałuże, no. Kasz, opowiedz nam, jakie masz wspomnienia związane z Klimczokiem. Tu Dede reporter stada na wypadzie. Dużo mam wspomnień. Często bywaliśmy w Szczyrku na różnych festiwalach z Radiem Z. Tak, z Radiem Z. Aha. I tutaj często właśnie z tej górki na Sanka wjeżdżałem. Z tej oto górki, no, zwanej Klimczokiem. Słuchajcie, teraz idziemy na Klimczok. Chyba, że to była ta górka, a jakby mały to... A potem idziemy do schroniska. Olaf, let's go, jak ty to mówisz. Patrzcie na tego tam, chuderloka. Olaf stwierdził, że biegnie na Klimczok. Kibicujemy mu, co? Co tam, panie Dziejku, daleko jeszcze? Czekam na was, bo bardzo wolno idziecie. O, idziemy, jak tam Inacy? Co? Ciężko? Ciężko? A już końcóweczka. Już jesteśmy na szczycie góry Klimczok. Zobaczcie. Już widać. A tam, poczekajcie, odwrócę was. Odwrócimy się. Tam jest schronisko. O matko. Troszkę się zmęczyłem. Ale przez to, że jest ciepło. No i niosę Stacha i Ignacia. Bo na górę trzeba wejść, nie? No. No Jelaściu. Idziemy. Raz, dwa. Jedna noga, druga. Pewnie. Tutaj, słuchajcie, na szczycie Klimczoka mamy też taki ogród. Ogród z kamieni, wystawę kamieni z całego świata. Każdy tutaj przynosi jakiś swój kamień. Każdy kamień jest opisany. Kiedyś stała tutaj też taka słynna chatka u tatka, gdzie były pamiątki właśnie turystyczne z też różnych stron świata. Możecie wejść tam do środka, chodźcie. Dotyka. Nie, dotyka. No chodźcie, chodźcie. No i Iguś. To jest kamień ze Szwecji, tam jest kamień z Włoch, tam jest Australia. Zobaczcie, Zatoka Perska, Sri Lanka, patrz, tam jest Sri Lanki, widzisz? Ocean Indyjski. Ze Szkocji, z Kalifornii, patrz, ze Stanów Zjednoczonych. To są kamienie z całego świata przyniesione. A zobaczcie, ten szczyt, który tam widać, to jest Skrzyczne. A my teraz idziemy, schodzimy z jednej góry, żeby wejść na drugą górę i idziemy do schroniska. Po takiej wędrówce musimy przyjąć trochę cukru. O! No, trzeba bardzo uważać schodząc. Ja wam powiem szczerze, że bardzo bym chciała, żeby chłopaki załapali tego bakcyla chodzenia po górach, bo według mnie góry super uczą właśnie szacunku, uczą cierpliwości, pokory i też przełamywania jakichś własnych słabości, przełamywania własnego strachu. I tak, wydaje mi się, że to jest naprawdę fajny rodzaj aktywności. Można poznać świetnych ludzi też na szlaku. No i przede wszystkim samo zdobywanie szczytów jest świetną zabawą, prawda? Yes, of course.
Idziemy, gdzie jesteśmy, słuchajcie, zmęczeni trochę już. Dzisiaj pogoda trochę daje nam w kość, bo jest gorąco. I tutaj jesteśmy teraz na otwartej przestrzeni. Świeci nam w dekielek, że tak powiem. Idziemy teraz do schroniska. Tam wszamamy coś dobrego. I później zobaczymy, co będziemy robić dalej. Pewnie schodzić, a co możemy robić? Powolutku wracamy, idziemy w kierunku szyndzielni, ale powiem wam, żeśmy się... Tak, będziemy wracać kolejką. Żeśmy się trochę objedli w schronisku, zjedliśmy sobie zupki i tak trochę tam ciążą na brzuszkach. No, tak, Olaf jadł żurek, Iguś też, my z tatkiem pomidorową. Tak, pomidorówka. Chociaż tatko też miał ochotę na żurek, ale go podjedli, no niestety. I teraz idziemy. Trochę nam te zupy ciążą na brzuchu i nam się nie chce. Jest w ogóle strasznie gorąco. Ale jeszcze coś mamy chyba w zanadrzu. Nie? Czy nic? Co mamy? Nic. Mamy parę groszy, więc ciasto będzie. Dobra, jeżeli o to nie chodziło. Tak, tak. Jakie ciasto? I mała przerwa na słodki posiłek. Dobre? Ogólnie, co wam powiem, to wam powiem, ale wam powiem. Ale powroty były ciężkie, jak to potem wiecie. I my też lekko nie mamy. Chodzi Gunia. Łydki trochę bolą, ale było fajnie. Już będziemy jechać kolejką. I co, spacer z dziećmi najbardziej, nie? Tak, chłopakom się bardzo podobało. A teraz jedziemy kolejką! Tak. Myślę, że... Fajna atrakcja, właśnie taką trasę sobie zrobić, wyjechać tą kolejką na szyndzielnię. Przejść sobie. Tak, dobry start na to, żeby zarazić w dzieciach jakiś taki ten chęć spacerowania po górach. Zwłaszcza, że tutaj na tej trasie są aż w sumie trzy miejsca, gdzie można się zatrzymać, coś zjeść. Tak. Coś kupić. Nie ma dużych wzniesień, ale jest. Tak. Idzie się bardzo przyjemnie. No, sporo ludzi na szlaku teraz, jak wracaliśmy. Zobaczymy, czy będziemy długo czekać na kolejkę, czy od razu wsiądziemy. Ale tak, nam się bardzo podobało, chłopakom też. Także polecamy jak najbardziej. I tak, moi drodzy, jedziemy, jest chyba po 16:00. Tak, 16:03, także trochę już późno, bo jedziemy sprawdzić jedną miejscówkę do spania, mam nadzieję, że nam wypali. W bardzo fajnym miejscu, zaraz przy rzece. Mamy tam jakieś 45 minut, więc jak... No może tak, zobaczymy, czy ona nam jakby przypasi, ta miejscówka, czy będzie dobra. Ale wcześniej zakupki jeszcze. Tak, wcześniej jeszcze musimy zrobić małe zakupy. I nie wiem, tam mamy 45 minut, więc jak zajedziemy na 17, jakby było fajnie, no to super, a jak nie, to będziemy musieli czegoś jeszcze na szybko szukać. Także jedziemy! Jeszcze słuchajcie, wam pokażę, zapłaciliśmy teraz za parking 10 zł. Czyli tak naprawdę możecie tutaj stać, ile chcecie, zapłacicie i tak 10 zł. Przyjechaliśmy wczoraj, przespaliśmy się tutaj. Była co? Cisza, spokój, fajna miejscówka, nikogo nie było oprócz nas. Troszkę krzywo, ale to podkłady dały radę. A tutaj na wjeździe nie pobierasz żadnych biletów, naciska wydaje... się tylko guzik, żeby się szlaban otworzył. Tak, nawet nie, on się otoczy z gra. A, no i dobra. No. Na wyjeździe tylko płatne 10 zł. I macie parking fajny za 10 zł. Słuchajcie, trochę błądziliśmy, ale ostatecznie trafiliśmy na taką fajną miejscóweczkę. Płynie sobie strumyk, wody po kosteczki, zimna górska rzeka, zdrowia doda. Pokaż może, gdzie stoimy, co? Tak oto prezentuje się parking. Duży, obszerny. To jest przy hotelu Czarny Groń, hotel spa. A dokładnie parki nazywa się Szlak na Potrójną. Nawet tu jest prosto. Idziemy teraz do rzeczki. Zobaczcie sobie ten strumyk. Zobaczcie. Chłopaki zadowoleni. O, taki strumyczek płynie. Czyściutki. Wody, o. Po kosteczki. Mamo, chodź zobaczyć, jak
Tak? A to nie tutaj? Bajorku? No. Wejdzie, mam wejść, tak? Bajorku, super. Wejść? To głęboko jest. No, takiego miejsca szukaliśmy, w takim klimacie.